Chciałbym dzisiaj zaproponować inny rodzaj namysłu nad tym, co w naszym życiu jest najważniejsze. Wychodząc od poezji tym razem, od poezji jednego z najważniejszych chyba poetów polskich, nie tylko XX i XXI wieku, ale i w ogóle. Mam na myśli Tadeusza Różewicza, który zmarł przed kilku laty i mam wrażenie, i to wrażenie nie jest tylko moim, że z upływem czasu i wyciszeniem jakby kontekstu, jaki towarzyszył dyskusjom na temat jego wierszy, ta poezja, ta twórczość nabiera coraz większej wartości. Różewicz nie tylko się broni z upływem czasu, ale ten czas przydaje mu głębi, znaczenia i tę moją dzisiejszą refleksję chciałbym zatytułować Trudna wiara Tadeusza Różewicza. Bo przynajmniej moje pokolenie pamięta go przede wszystkim jako autora wierszy pisanych tuż po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to poeta, który przeszedł koszmar wojny, uczył się na nowo podstawowych pojęć i słów. Tymczasem długa twórczość, prawie 60, a może i 70-letnia tego twórcy, pokazuje, że to nie było tylko reagowanie na wstrząs II wojny światowej, zagłady polskich Żydów, ale to była reakcja na zdziczenie, na kompromitację podstawowych wartości, jakie uznawaliśmy i do tej pory uznajemy jako wyróżnik człowieczeństwa. Otóż Tadeusz Różewicz od 1945 roku do roku 2014, kiedy odszedł, tak naprawdę bez przerwy komentował to, co się dzieje wokół niego i co się dzieje w nim. Pozostało po nim również wiele tysięcy listów z przyjaciółmi. Najbardziej znany to oczywiście wymiana listów z Jerzym Nowosielskim, przyjacielem od lat studiów w Krakowie w latach tuż powojennych, z Ryszardem Przybylskim, z którym nawiązał kontakt w latach 60., no i z Mieczysławem Porębskim, również przyjacielem z lat studiów. Te listy i poezje wzajemnie się dopełniają, bo są takim zapisem i śladem głębokiego, ontologicznego, jak powiedział jego wydawca Jan Stolarczyk, niepokoju, z którego wyrosła właśnie ta twórczość. Z bezpośrednią zachętą czy prowokacją do tych dzisiejszych rozważań są dwa tomiki wierszy Tadeusza Różewicza. Jeden wydany w 2007 roku, to jest Nauka chodzenia. Jest to tom wydany przez Biuro Literackie i tak naprawdę jest to tom, który nawiązuje do tego, co najcenniejsze w poezji Różewicza, to znaczy w tym dochodzeniu do prawd pierwszych i podstawowych. I to może brzmieć zaskakująco, ale tak jak w pierwszych latach tym przewodnikiem, mistrzem uczącym młodego, początkującego poetę języka poetyckiego był wielki poeta Leopold Staff, tak w tym tomiku z roku 2007 jest pastor niemiecki, luterański Dietrich Bonhoeffer,
który został powieszony przez hitlerowców na miesiąc przed zakończeniem II wojny światowej. Także dla mnie to była taka powtórka z dawnych lektur, które pamiętam bardzo dobrze z lat studiów teologicznych, gdzie właśnie zetknąłem się z nazwiskiem Dietricha Bonhoeffera, który jest takim klasykiem literatury biblijnej. Jego książka o naśladowaniu Jezusa jest takim przewodnikiem, co to znaczy być chrześcijaninem, ale nie tylko. Właśnie wtedy, gdy był już uwięziony, gdy czekał na ten, jak się okazało, nieubłagany wyrok śmierci, pisał również poezję. I właśnie ten wiersz, poemat Nauka chodzenia Różewicza jest taką rozmową, wsłuchiwaniem się w wiersze, które niewątpliwie czytał po niemiecku, i takim szukaniem odpowiedzi, czekaniem na odpowiedź, może na pouczenie od tego tragicznie zamordowanego chrześcijanina niemieckiego. I drugim takim impulsem do tej rozmowy z Bonhoefferem jest zagadkowy bardzo pomnik we Wrocławiu, który poeta wielokrotnie oglądał przy kościele świętej Elżbiety, dawnym kościele luterańskim. I ten pomnik to jest tylko tors, tułów bez głowy i bez rąk. Ale właśnie w takim szczątkowym zarysie ludzkiej postaci poeta usłyszał jakieś pouczenie, z którym się dzieli z nami jako czytelnikami. Mianowicie Bonhoeffer na pytania podstawowe nic nie mówi i w ostatnich wersetach tylko mówi: wykreśl jedno słowo, piękno. To wyznanie oczywiście rezonuje innymi lekturami, które autorzy zastanawiali się, czy w ogóle można po Auschwitz pisać poezję. Otóż wykreślenie słowa piękno oznacza takie wotum nieufności wobec poezji przeestetyzowanej. Jest to poezja, która szuka słowa niepięknego, ale właśnie prawdziwego. Także bardzo zachęcam do tej lektury takiej samodzielnej, powolnej, w dialogu właśnie i z Bonhoefferem, i z Różewiczem. I drugi tom, który mam przed sobą, to jest tomik wydany przez to samo wydawnictwo i przez tego samego redaktora Jana Stolarczyka, Credo. Ale jest to bardzo osobliwe credo, bardzo osobliwe wyznanie wiary, bo w tym wyznaniu wiary redaktor zebrał te wiersze Różewicza, które są takim bardzo subtelnym, ale jednak wyznaniem wiary w słowo, które prowadzi, które odsłania, które demaskuje, które wskazuje na zakłamania, jakie wokół siebie poeta widział. I oczywiście można powiedzieć, że Różewicz nie był człowiekiem wierzącym, był ateistą, nie mógł uwierzyć w obecność Boga, który na pytanie skąd zło, unde malum, nigdy nie dał mu satysfakcjonującej odpowiedzi. Niemniej jednak w tych wierszach jeszcze raz powtórzona jest ta właśnie nauka chodzenia, jest opowiadanie o starych kobietach, słowo. Tych wierszy jest sporo, ale jak mówię, jest to trudna wiara, szukająca sensu w tym świecie. Ale nie jest to wiara nihilistyczna, co często zarzucano poecie, bo dla mnie, jako czytelnika już od kilkudziesięciu lat tej poezji, miałem też to szczęście, że cieszyłem się przyjaźnią Tadeusza Różewicza, spotykałem go w ostatnich latach,
Pretekstem do nawiązania kontaktu było moje zaproszenie, żeby napisał coś o życiu duchowym dla kwartalnika, które wtedy w latach 90. redagowałem. I poeta odpowiedział mi kurtuazyjnie, ale jednak negatywnie, że nie da rady na ten termin niczego napisać, bo są to sprawy bezterminowe. I myślę, że to jest dobre zakończenie tej mojej zachęty do powrotu do poezji Różewicza. Są to sprawy bezterminowe, niezależne od okoliczności zewnętrznych, ale pozwalające naprawdę odkryć to, co najistotniejsze, nawet jeśli to nie jest ani uwodzące piękno, ani satysfakcjonujące intelektualnie poznanie. Właśnie takie szukanie po omacku jest czymś, co nazywam trudną wiarą Tadeusza Różewicza, i to szukanie jest również moim szukaniem.